fucking show. Piona, stary. Lecimy do Rafona, bo on mi zamawia pokój, nie wierzę w to. Rafon ci hotel zamawia, aż bez kitu muszę zobaczyć. Nie wierzę w to. Ej, aby połączyć się z Rafonem. Patrz na to, bo... ale się kręci kółko. Jak ja wsiądę. Nie ma to już, ale wy jesteście. To nie jest istotne. Są jego widzowie. Witamy w hotelu Grand Lubitsch. Prosimy czekać na połączenie. Welcome to Grand Lubitsch Hotel. Please. Do większego hotelu. Może coś jeszcze u nich się znajdzie. Mamy grupę, ja także nic nie pomogę. Ja bym wolał numer do pani. Mogę spać u pani w nogach. To jak? Podać numer do większego hotelu? No podać, podać. Nie mam wyjścia, no. 59? Chwila. 59? 841. Aha. 82. Aha. 00. Aha. Serio, zamawiaj mi pokój? Dzięki. Napiszę na czacie. Dziękuję bardzo. Ja pierdolę. Siema, Michał. Michał zadyma. Dzwonimy. Witamy w hotelu Lubitsch. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie recepcji. Ej, serio? Mi na ten zamawia? Ja pierdolę. Michał, hotel ci zamawiam, mordo. Dobry wieczór, hotel Lubitsch, Marta Bielańska, słucham. Witam. Tutaj mamy ten. YouTuberem jestem. Wie pani, co to YouTuber? Już chyba rozmawialiśmy. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Chyba tak. Chwila, to ja dam kolegę. Teraz też rozmawialiśmy? Przed chwilą ktoś do mnie dzwonił. No to nie ja dzwoniłem. No jestem YouTuberem, dzwonię z YouTube'a. Chciałem pokój. Na imię, nazwisko Michał Baron. Ja, ale na dzisiaj? Kurde. Tak. Już rozmawiał ktoś przed chwilą. Ale to nie jest i na dzisiaj nie mam wolnych pokoi. Ale to mi pani dała numer do większego hotelu. Ale pan pod niego nie zadzwonił. Nie? Nie. Kurde, jak to komedia się dzieje. Boxdel mnie ogląda, patrzy jak mu pokój zamawiam. Czai pani temat? Jak on szalony. Przedyktować jeszcze raz numer? Jak ja już mam, tylko ten. No, jeszcze raz, kurde, usunęło. Kiedyś Meduza na kurwy dzwonił w moim imieniu i taksówkarz do mnie dzwonił, posiadał. 59? No. 841? Mhm. 82? Mhm. 00. I dobra. Miłego wieczoru życzę. Dobranoc. Dziękuję. Boxdel, wariacie. Jest hotel na twojej... Witamy w hotelu Grand Lubitsch. For English, press 8. Aby połączyć się z recepcją hotelową, prosimy wybrać 0. Kurwa. Dział rezerwa. Łącz. Witamy w... Dobry wieczór, hotel Grand Lubitsch. Milena Podkowa, w czym mogę pomóc? Witam. Chciałbym pokój na dziś. Na dziś? Jedno czy dwa? Na jutro, nie? Od 10. Ja dzwonię ogólnie YouTuberem jestem. Kojarzy pani kanał Boxdel? Przepraszam bardzo, ale nie. No kurde. No 900 tysięcy subskrypcji tam. Robię afery takim różnym ludziom, którzy są nie w porządku w internecie. No i będę u państwa tutaj w wózce przez 3 dni. Bo z takim Rafoniksem, takim popierdolonym chłopem, kabrioleta będziemy rozwalać, będziemy to na YouTube'a nagrywać. No to ciekawa akcja. No. Czy interesuje pana pokój jednoosobowy czy dwuosobowy? Dwuosobowy, bo Boxdel śpi, znaczy ja śpię u Boxdela w nogach. Rozumiem. To dwuosobowy. Dobrze. Czyli na jedną noc? Tak. Na jedną noc. Jeżeli chodzi o tutaj możliwości rezerwacji, to możliwa jest oferta bezzwrotna ze śniadaniem. Bez śniadania, przepraszam bardzo, to byłby wtedy koszt 389 zł i 50 groszy. Oferta bezzwrotna ze śniadaniem 446 zł i 50 groszy. Oczywiście na miejscu można dokupić obiadokolację, to jest 80 zł od osoby dorosłej, obiadokolację w postaci bufetów szwedzkich albo skorzystać z naszej restauracji z kartą, która jest czynna codziennie do 23. Dobra, walić te 50 groszy. 50 groszy to tam.
Koło chuja lata, wie pani? Bierzemy cały bufet, jak my tam wszystko zjemy. Ten, bo Michał to on jest kurwa taki głodomor, że on tam nie wyjdzie z tego bufetu. Mhm. No nie ma ograniczeń. Można wejść raz na obiad, kolację, natomiast nie ma żadnych ograniczeń co do ilości zjedzonego jedzenia. Także można być Michał bardzo głodny. Będzie wpierdalany. No niestety z tym będzie problem, bo jest zakaz wynoszenia jedzenia. On sobie poradzi. Tak? On sobie poradzi. Dobrze, ja tylko uprzedzam. Ja pierdolę. Czy dokonać rezerwacji pana? Tak. A oferta ze śniadaniem, czy bez śniadania? Znaczy ja zjem, Boksdel popatrzy. Dobrze, czyli rozumiem, że ze śniadaniem. Czy mają być dla panów przygotowane dwa osobne łóżka w tym pokoju, czy...? Znaczy na jednym będziemy spali, małżeńskie. Dobrze. Poproszę pana o imię i nazwisko. Gumy tam jakieś można na recepcji kupić? Niestety nie. Imię, nazwisko, Michał Baron. Ty kurwo, no! Nie podawaj mi numeru. Poproszę kontaktowy numer telefonu do pana. 780? Tak. 229? Mhm. 352. Ja i jeszcze pierdolę. Poproszę adres e-mail. Chwila. Chwila, żebym się nie pomylił. Adres e-mail. Michał... Nie, boxdel@o2.pl. Boxdel przez x. Czy mógłby pan przeliterować, żeby tutaj nie było pomyłki z adresem, żeby... Tak? O, X, tak? D, E, tak? L. Tak? @o2.pl. Ja za chwilkę dokonam dla panów fake, rezerwacji na ten adres e-mail. W ciągu kilku minut wyślę potwierdzenie rezerwacji, dobrze? Niech tam jeszcze pani zrobi takie hasło hotelowe, że jak będziemy coś zamawiać, na ten, na ksywę Boksdel, nie? Z restauracji, to, to grube napiwki się szykują, to niech się postarają, bo Boksdel to jest taki koleś, który on ma drukarnię pieniędzy. To gratuluję. No. Ale tutaj zapewniam pana, że niezależnie od wysokości napiwków, wszyscy nasi pracownicy zawsze się starają, żeby goście byli jak najbardziej zadowoleni. Także myślę, że to nie będzie konieczne. Proszę mi uwierzyć, że będzie kiedyś inaczej. Kiedyś pokojówka nam za 50 zł od stopy wąchała przez godzinę. Myślę, że nie w naszym hotelu. No nie w waszym, ale obok. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ja pierdolę. O cholera, sorry za takie akcje, ale komedia jest. Ach, ja... I Seba, X, Arni, dziękuję za suba, piąteczka, ale licznik przypierdolił, masakra, nie? Michał no pewnie ogląda się, śmieje. Michał pewnie ogląda się, śmieje, nie? Ja pierdolę. Ale ma minę, chłop. Sorry za takie akcje, ale komedia jest. Ale babka profesjonalistka, nie? No nie możecie powiedzieć, że nie. Babka ładnie ogarnęła. Dobra, bo się... Co się patrzysz, kutasie? Nie ta. Masz mordę jak... Michał. Jak karmazyn. Ale ma minę, chłop. I on techo ma jeszcze w tle, Boże, ten śmiech. Ale babka profesjonalistka, nie? No nie możecie powiedzieć, że nie. Babka ładnie ogarnęła. Dobra, bo się... Co się patrzysz, kutasie? Nie da. Masz mordę jak... Michał. Jak karmazyn. Ale mam... O kurwa, nie, bo się znowu zaczęli wyzywać z Rafodem. Lepiej wyjść, naprawdę lepiej wyjść.